Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 14 maja 2023 roku podczas swojej europejskiej podróży prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski złożył wizytę w Republice Federalnej Niemiec. Podczas swojej wizyty w Berlinie spotkał się m.in. z prezydentem tego państwa Frankiem Walterem Steinmeierem, kanclerzem Olafem Scholzem, a także uczestniczył w posiedzeniu gabinetu do spraw bezpieczeństwa Niemiec. Po tym spotkaniu z kanclerzem Scholzem została podpisana wspólna deklaracja Ukrainy i Niemiec, która zresztą została opublikowana na oficjalnych niemieckich stronach rządowych. Link Państwo macie w opisie filmu i w komentarzu. To oświadczenie w mojej ocenie spotkało się ze zbyt małym rezonansem w Polsce. Oczywiście byli komentatorzy, którzy już wskazywali, że jest to bardzo niebezpieczny trend, który pozycjonuje Niemcy jako głównego wspierającego Ukrainę w sytuacji, kiedy to Polska ponosi ogromną cenę i ogromną oczywiście cenę nie tylko finansową, ale także chociażby jeśli chodzi o przyjmowanie migrantów z Ukrainy, także jeśli chodzi o wsparcie militarne. Natomiast ta deklaracja, to wspólne oświadczenie Ukrainy i Niemiec, pozycjonuje Niemcy jako praktycznie, można powiedzieć, takiego głównego partnera Ukrainy, który udziela bardzo dużej, jak nawet określono bezprecedensowo, dużej pomocy Ukrainie, bezprecedensowego, dużego wkładu wojskowego, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie. Jest to oczywiście bardzo mocno rozbieżne z faktami, ale świetnie pokazuje, jak Niemcy prowadzą realpolitik, jak Niemcy prowadzą politykę realną, stając się, można powiedzieć, takim głównym liderem regionu i mamy do czynienia z sytuacją niezwykle niebezpieczną, w której ponad głowami polskich polityków dochodzi do właśnie wydawania takich oświadczeń i zacieśniania relacji Berlina i Kijowa. W tym 13-punktowym oświadczeniu Berlin podkreślił, że na ten rok i na kolejne lata Niemcy zarezerwowali 11 miliardów euro na wkład Niemiec w pomoc wojskową dla Ukrainy. W tym oświadczeniu odnotowano także pomoc udzieloną ponad milionowi ukraińskich migrantów w Republice Federalnej Niemiec i podkreślono, że Berlin przekazał 17 miliardów euro wsparcia finansowego, jeśli chodzi o Ukrainę. To spotkanie kanclerza Scholza i prezydenta Zełenskiego było także ważnym elementem, jeżeli chodzi o potwierdzenie nowego pakietu niemieckiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 2,7 mld dolarów. Ten pakiet został ogłoszony dzień przed wizytą prezydenta Ukrainy. Ten nowy pakiet wsparcia, który zaoferował Ukrainie kanclerz Scholz, ale także właśnie to, można powiedzieć, podkreślanie statusu największego zaraz po Stanach Zjednoczonych donatora pomocy dla Ukrainy, ma służyć w mojej ocenie umacnianiu pozycji Republiki Federalnej Niemiec w regionie. Także też trzeba zauważyć, że Niemcy chcą stawiać się w roli takiego bardzo ważnego, stabilnego sojusznika Kijowa oraz jednego z liderów przyszłych negocjacji pokojowych. To oczywiście ma także swoje drugie dno i nadzieję na udział niemieckich firm w odbudowie Ukrainy. Niemcy w sposób niezwykle, można powiedzieć, dobry PR-owo pokazują, że oprócz pomocy wojskowej udzielają Ukrainie szerokiego wsparcia cywilnego, w tym pomocy finansowej, humanitarnej, pomocy doraźnej związanej także z odbudową zniszczonej infrastruktury cywilnej, dróg, mostów itd., itd. Także jeśli chodzi o odbudowę zniszczonej infrastruktury energetycznej czy infrastruktury wodnej. ale oczywiście to jest polityka realna, polityka uwzględniająca bardzo mocno interes Niemiec i widać to chociażby w braku zgody na przekazanie Ukrainie myśliwców. Także warto zauważyć, że Niemcy w sposób niezwykle ostrożny podchodzą do ukraińskich ambicji dotyczących członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim czy w Unii Europejskiej. Widać tutaj bardzo zręczną grę, no i trudno nie odnieść wrażenia, że Polska jest w tej całej układance geopolitycznej bardzo mocno rozgrywana. Widać zresztą także zmianę jakości w relacjach ukraińsko-niemieckich po objęciu jesienią 2022 roku funkcji nowego ambasadora Ukrainy w Niemczech przez Oleksija Makiejewa, człowieka, który no, można delikatnie powiedzieć, nie ukrywa swoich sympatii proniemieckich. No i widać rzeczywiście polepszenie tych relacji, natomiast w Polsce mamy do czynienia z bardzo napiętymi relacjami na osi, chociażby MSZ, ambasada Ukrainy. Widać to było po wypowiedzi rzecznika MSZ-u Łukasza Jasiny i odpowiedzi ambasadora Wasyla Zwarycza, ambasadora Ukrainy w Polsce. Poświęciłem temu jeden z ostatnich podcastów. No, widać, że tutaj polska dyplomacja ma ogromny problem, nie jest w stanie rozwiązać drażliwych relacji z Ukrainą i wykorzystują to bardzo zręcznie Niemcy, którzy chcą się pozycjonować jako najważniejszy mediator w regionie i robią to z żelazną konsekwencją niemieckiej Realpolitik. W tym kontekście szczególnie ważne są punkty 10 i 11 wspólnego ukraińsko-niemieckiego oświadczenia, gdzie możemy przeczytać m.in., iż Niemcy zobowiązują się do udziału w ożywieniu gospodarczym i odbudowie Ukrainy. Jest tam także napisane, że już teraz jest bardzo istotne, aby przygotowywać grunt pod długoterminowe zaangażowanie, które miałoby stworzyć możliwości i umożliwić Ukraińcom odbudowę ich kraju i mówi się tutaj właśnie o zaangażowaniu także Niemiec w tę odbudowę. W punkcie 11 możemy przeczytać, że Ukraina i Niemcy deklarują wolę dalszego zacieśniania dwustronnych stosunków gospodarczych we wszystkich dziedzinach. Jest podkreślone, że niemieckie firmy są nadal aktywne na Ukrainie, a nawet niektóre z nich zamierzają zwiększyć produkcję w tym państwie. Jest także deklaracja, że niemieckie przedsiębiorstwa są gotowe na transfer technologii, na wsparcie, jeżeli chodzi o wiedzę odbudowy Ukrainy. No i tutaj jest też bardzo mocno podkreślone, że Niemcy aktywnie wspierają modernizację i odbudowę ukraińskiego przemysłu energetycznego, w tym infrastruktury energetycznej poprzez, uwaga, dwustronne partnerstwo energetyczne. Więcej cytatów z tego oświadczenia, czy całą treść tego oświadczenia znajdziecie Państwo pod linkiem, który podałem w opisie i w komentarzu pod tym filmem. Widać, że Niemcy bardzo mocno chcą odgrywać rolę głównego geopolitycznego rozgrywającego w regionie. Zapewne w taki sposób będą się także pozycjonować względem Waszyngtonu. No i też oczywiście warto tutaj podkreślić, że w tej wielkiej polityce, w tej wielkiej strategii wdzięczność nie jest żadną walutą i w dłuższej perspektywie nikt na arenie międzynarodowej, także na Ukrainie, może nie pamiętać naszego jako kraju wielkiego zaangażowania w pomoc Ukrainie. Dziękuję Państwu za uwagę.